Dokąd zdanie? Gdyby nie sport i muzyka, to? To by mnie tu z wami nie było. Za kim jesteś w walce, Cassius Norman? Nie mam swojego faworyta. Wiem, że chłopaki są bardzo skonfliktowani, natomiast ja dobrze żyję z jednym i drugim, także nie chcę, żeby potem wychodziły jakieś, wiesz, spekulacje. Kto wygrywa na sparingach? Ty, czy Pablo, albo Piotrek Tyburski? O, ja myślę, że chłopaki potwierdzą też, że jest remisowo, ale zazwyczaj sparingi bardziej z Piotrkiem, więcej sparowałem podczas ostatnich przygotowań. To naprawdę były mocne sparingi i Piotrek mocno trafiał mnie i ja gdzieś tam trafiałem. Naprawdę czasami były sparingi na śmierć i życie, ale to poskutkowało w walce. Czy treningi to sposób na odnalezienie celu w życiu? I co byś poradził pogubionemu małolatowi, który przyszedłby do ciebie po radę? No na pewno po prostu pierwsze co na sali, co ja zauważam, to wszyscy inni chłopacy, którzy trenują i to już daje motywację. Jak przychodzisz na salę, to widzisz, że tam są naprawdę mocne koty i w pewnym czasie chcesz być tak samo jak oni. Jeżeli już pójdziesz raz i tak naprawdę najważniejszy jest ten drugi trening. Jeżeli już pójdziesz drugi raz, to już będziesz chodził cały czas, żeby po pierwszym razie się nie demotywować, żeby iść, bo sala naprawdę nauczy dużo człowieka w życiu. To nie tylko są sztuki walki, ale też zbuduje właśnie charakter, tak jak to było w moim przypadku. Nauczy systematyczności i wielu, wielu takich innych aspektów życiowych, także polecam, bo to naprawdę może wyciągnąć z niezłego bagna. Jakie jest twoje białeczko z sixpack? Moje białeczko z sixpacka to jest czekolada albo kawowy smak. To są dwa moje ulubione białeczka. Bo sobie dodaję do omlecików często i właśnie podkreśla mi smak wtedy. I jeszcze na takiego omlecika, jeszcze syropik, ojej, pyszna sprawa. Kiedy będzie premiera piosenki na YouTube Moja Banda? Sam się zastanawiam, kiedy to zrobisz, natomiast teraz muszę zamknąć dwa duże projekty i myślę, że gdzieś w połowie kwietnia pojawi się ten numer, może na początku maja albo pod koniec kwietnia, jakoś tak. Czy będą jakieś utwory na przykład z Kizo albo z Arabem? No jasne, z Kizo gdzieś tam mamy w planach utwór, na razie troszkę odpoczywam. Jeszcze musiałem dopisać dwa kawałki właśnie na dwa projekty już spoza płyty i potem robię sobie spokój, chcę oczyścić głowę i myślę, że gdzieś tak 2-3 miesiące i potem zacznę pisać kolejną płytę i na pewno Kizo jest jednym z przewidywanych gości na tym albumie. Jak długo uczyłeś się stać na rękach? W ogóle się nie uczyłem kiedyś, chyba za dzieciaka, gdzieś już na WF-ie. My byliśmy zawsze takimi, wiesz, gdzieś tam braliśmy materace jakoś tam, odskocznie, robiliśmy salta i gdzieś tam od małolata ta akrobatyka i gimnastyka u mnie była i wtedy się nauczyłem po prostu. Czy chciałbyś kiedyś zawalczyć z jakimś zawodowym fighterem, na przykład Kornik z KSW? Byłoby to fajne wyzwanie dla ciebie. A to wymiana zabójstwo śledzie, czy o co chodzi? Nie no, tak poważnie. No Kornik to w ogóle potężne nazwisko, to myślę, że tutaj ktoś tam miał bujną wyobraźnię. Natomiast myślę, że to nie dla mnie, ponieważ ja nie żyję tylko ze sportu. Większą część w moim życiu, dużo większą część odgrywa muzyka i nie mam po prostu czasu, żeby przygotować się jak zawodowca. Co najbardziej lubiłeś robić za mało lat? Grać z chłopakami w piłkę, po prostu żyć, spędzać czas na boisku, dzwonić po ziomali domofonem, grać w ganianki. No, najlepsze dzieciństwo. To teraz tak. Ławka chłopaki z bloków osiedle, czy mata chłopaki z klubu i sparingi? A to łączy się w jedno. To się łączy w jedno, no bo dużo chłopaków ode mnie z mojego dzieciństwa, z podwórka też trenuje sztuki walki i to się łączy. Gdybyś miał cofnąć czas, to co byś zmienił w swoim życiu? To bym nie poszedł na studia, tylko od razu realizował się w muzyce. Czy będą jakieś nuty z Peją i Ciemną Strefą? No, z Ciemną Strefą już jest numer, znaczy z Czerwinem z Ciemnej Strefy, który teraz jak bonusa z nami nie ma, to zajmuje się tam, dużo pomaga i zajmuje się Ciemną Strefą, no to można powiedzieć, że numer z zawodnikiem z Ciemnej Strefy jest już na płycie, nazywa się Hola Hola. Natomiast z kim jeszcze mówiłeś? Z Ciemną Strefą? A, i z Peją. Kurczę, no ja bardzo bym chciał, jeżeli kiedyś taka będzie możliwość, to bardzo chętnie to zrobię. Ostatnio Rychu złożył mi życzenia z okazji urodzin. Bardzo dziękuję na Instagramie, więc może to jakiś zalążek czegoś fajnego będzie. Ja go bardzo szanuję i był dużą częścią, kiedy ja poznawałem hip-hop mojego życia. To trzeba jechać na Staszica, na Jeżyce odwiedzić. Może tak. Czy
Czy chciałbyś zawalczyć z Arabem? No jeżeli włodarze dadzą taką walkę, no to zawalczymy, czemu nie? Co robisz w życiu poza muzyką? W życiu poza muzyką... No co robię? Moją pasją są szybkie auta. Bardzo często latam sobie szybkimi furami. Poza muzyką też, no można powiedzieć, że na przykład rozróżnić, no bo muzykę robię w studio, nagrywam numery, ale poza tym, że nagrywam numery w domu, moją kolejną pasją jest tworzenie tej muzyki, czyli robienie bitów. Więc zajawka, gram na instrumentach też, więc tak to można oddzielić. I co? No gram sobie w fifkę, mam jakieś tam swoje zajawki. Jak narodził się pomysł, by pojawić się na treningu w Uniku? Pomysł narodził się tak, że od dawien dawna mój trener Marek Medyński opowiada nam o zawodnikach i gdzieś tam przewijaliśmy się, jak startowaliśmy na ligach kiedyś amatorskich, to zawodnicy się mijali, no i kiedyś zobaczyłem Radka Paczyskiego na jednej z takich lig, jaki to jest Terminator. I gdzieś tam mój trener miał kontakt, znał Radka, no i po prostu polecił mi też, że ja też słyszałem dużo i po prostu poszedłem do Unika, pogadałem z Radkiem, zapytałem, czy mogę trenować tutaj w klubie. Chłopaki mnie przyjęli tak, że na pierwszym sprawdzeniu naderwali mi czworogłowie w dwóch miejscach po low kickach. No i jak przyszedłem na drugi trening, to okazało się, że jednak mam charakter, jestem twardy i pozwolili mi dalej trenować. Po ostatniej walce nawet Kamil Paczuski napisał mi, że mogę się czuć tam jak członek rodziny Unika, więc jest mi bardzo miło i dla mnie to jest zaszczyt, więc no co mogę powiedzieć, no cieszę się, bardzo mi miło. Jaką swoją piosenkę najbardziej lubisz? Wszystkie swoje piosenki najbardziej lubię, bo każda ma jakieś znaczenie w moim życiu i każda jest w jakimś etapie tego życia. Jak wspominasz swoje dzieciństwo? Ciężko, ale zajebiście. Co zbudowało twoją pewność siebie? Moją pewność siebie na pewno zbudowały treningi i ostatnio moją pewność siebie mocno zbudował trener Szyszka. Jaką masz kaloryczność w posiłkach, robiąc dwa treningi dziennie? No to zależy, jak zbijałem, nie wiem ile dokładnie miałem kalorii, bo nawet nie pytałem mojego dietetyka, ale jak zbijałem wagę, to naprawdę miałem bardzo mało tych kalorii, obcięliśmy totalnie węgle, tak że jak stawałem na dzień walki, to się miałem siły podnieść ręki. Natomiast teraz no, nie mam pojęcia, ile mogę jeść kalorii. No teraz to kurde, mogę nawet jeść do 4000 dziennie, bo ostatnio trochę masa wjechała. Czego w sobie nie lubisz? Nie lubię w sobie czego? Tego, że czasem mam takie chwile zwątpienia chyba, a mi trwa to u mnie na przykład godzinę, tylko króciutko i to jest najważniejsze, ale czasami tak się dzieje, że mam takie chwile zwątpienia i sobie myślę, że na przykład jak nagram numer, że on nie jest dobry, przesłuchuję go kilka razy i potem się zastanawiam, czy wszystko ma sens i w ogóle, czy to, co robię, ma sens i tego nie lubię, że czasami mam takie momenty, ale to chyba po prostu jak każdy człowiek. Lepiej ci się współpracuje z trenerem Szyszką, czy z poprzednim trenerem? A współpracuje mi się bardzo dobrze i z moim poprzednim trenerem, bo ostatnio byłem i bardzo dobrze z trenerem Szyszką. Myślę, że tu nie ma podziału. Trener z Stargardu jest totalnym kotem, jeżeli chodzi o stójkę. Jest zupełnie inna płaszczyzna. Trener Szyszka tutaj bardziej skupił się u mnie na parterze i na zapasach, więc uzupełnili mnie idealnie. Czy będziesz schodził do kategorii 77 kg po Double Champ? Kto następny na Fame MMA? Co ci dało motywację do wyjścia z syfu, dragi? Czy to tylko odnalezienie miłości, czy coś jeszcze?